Duże zmiany w przychodniach. Pacjenci zaskoczeni, że nie mogą wejść godziny covidowe w przychodniach. Lekarze apelują do pacjentów. W związku z lawinowym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, a także koniecznością badania każdego pacjenta powyżej 60 roku życia w ciągu 48 godzin od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, poradnie rodzinne zmieniają swoje harmonogramy pracy. Wprowadzają godziny covidowe dla zakażonych pacjentów oraz czas przyjmowania tych z innymi schorzeniami. Lekarze pozapelują, aby do tej zmiany się dostosować. Wskazują, że cały czas, mimo próśb, pacjenci przychodzą do poradni bez zapowiedzi. Również zdrowi, w czasie wyznaczonym tylko dla pacjentów z COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał lekarzy rodzinnych do zbadania w ciągu 48 godzin każdego pacjenta, który zachorował na COVID-19, jeśli tylko ma 60 lat i więcej, niezależnie od potrzeby medycznej, na jego życzenie również w domu, przypominają lekarze rodzinni. Jest nas za mało, by temu sprostać, nie jesteśmy w stanie zapobiec postępującemu paraliżowi ochrony zdrowia, który na skutek tej błędnej i szkodliwej decyzji obejmie teraz także podstawową opiekę zdrowotną, znacznie pogorszając opiekę nad pacjentami z pozostałymi chorobami, wskazuje w komunikacie Porozumienie Zielonogórskie zrzeszające lekarzy rodzinnych. Lekarze, w związku z rosnącą liczbą osób zakażonych koronawirusem, zmieniają harmonogramy pracy przychodni. Wprowadzają godziny covidowe. 2 godziny tylko dla pacjentów z COVID-19 mamy 150 metrów, jeden mały korytarz. Pacjenci nie mogą się mieszać. Nie da się zrobić inaczej, trzeba wprowadzić tak zwane godziny covidowe, mówi interim.pl Joanna Zabielska-Cieciuch, lekarka rodzinna z Białegostoku. W jej poradni od poniedziałku w godzinach 16-18 przyjmowani są pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy wymagają badania fizykalnego. Tuż przed 16 wszyscy ubieramy się w fartuchy, maski, przyłbice, aby się nie zarazić. Jak my się zarazimy, to kto tych pacjentów będzie leczyć? Pyta. Lekarka zapowiada też, że jeśli pacjentów covidowych będzie więcej, lekarze zaczną ich przyjmować od godziny 15. We wcześniejszych porach przyjmowane są osoby z innymi schorzeniami, a także osoby z infekcjami. Tu przychodnia od dawna działa w ten sposób, że każdy pacjent z objawami infekcji przyjmowany jest w specjalnie odizolowanym pomieszczeniu. Wszystko na wypadek, gdyby zrobiony na miejscu test antygenowy wyszedł pozytywny. Oczywiście w momencie, w którym pacjent do nas dzwoni i zgłasza objawy infekcji, od razu zlecamy testy, nie zapraszamy do przychodni. Ale są i tacy, którzy przyjeżdżają i nie myślą, że mogą mieć COVID-19, dodaje. Codziennie na nowo są też przychodnie, które nie ustalają stałych godzin covidowych. Zmieniają je każdego dnia. Tak jest w podwarszawskiej poradni prowadzonej przez dr. Michała Słutkowskiego. Pacjenci dzwonią, a my ustalamy strategię na cały dzień. I tak codziennie. Sztywnych godzin nie ma, bo jednego dnia mamy tych pacjentów mniej, innego więcej. Nasz czas, możliwości kadrowe, są ograniczone, musimy być elastyczni, mówi nam lekarz. Podobnie jest w 2 lubelskich przychodniach, w których pracuje dr Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Specjalny czas dla pacjentów z COVID-19 wyznacza pod koniec swojej pracy. Jeśli liczba pacjentów z COVID-19 będzie dalej rosnąć lawinowo, to okaże się, że ja będę musiał zajmować się tylko osobami z COVID-em, bo na innych nie będę miał czasu. I te godziny covidowe będą musiały zostać znacznie wydłużone, podkreśla lekarz. I dodaje, ministerstwo zażyczyło sobie, abyśmy pracowali nie według zasad medycyny, a według rozpiski godzinowej, bo zakażonych pacjentów 60+ musimy zbadać w ciągu 48 godzin. To są sztywne godziny i trzeba pilnować, żeby na pewno taką osobę w tym czasie zbadać. Do tego dochodzą zakażone osoby młodsze, które wymagają badania w przychodni. Wyodrębniamy specjalnie dla nich czas, a zdarza się, że ci pacjenci nie przychodzą. W tym czasie nie mogę przyjąć innych, bez COVID-19, bo siedzę i oczekuję na tych zakażonych.
Małe przychodnie i braki kadrowe lekarze wyjaśniają, że istotne są też warunki lokalowe, a także możliwości kadrowe danej poradni. W jednej przychodni mamy drugie dodatkowe wejście, którym wchodzą pacjenci zainfekowani, wskazuje Agata Sławin, lekarka rodzinna i wiceprezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców. Dzięki temu nie ma potrzeby wprowadzania godzin covidowych. Natomiast w drugiej przychodni, w której pracuję, warunki lokalowe już nie są tak dobre i tu rzeczywiście musimy rozdzielać to czasowo i przyjmować tych covidowych w innych godzinach niż pozostałych. Naczelna zasada jest taka, aby pacjenci byli bezpieczni, ale również, aby bezpieczny był personel, podkreśla. Violetta Szafrańska-Kocuń, lekarka rodzinna z Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, dodaje, mam dość dużą lokalowo przychodnię i dzięki temu zakażeni ze zdrowymi się nie mieszają. Zrobiliśmy w jednej części lokalu izolatkę, w której badani są pacjenci umawiani na konkretną godzinę. Ponadto pacjentów 60+, bo to głównie ich zgodnie z nowymi przepisami trzeba badać osobiście jeśli mają COVID-19, nie mam aż tak wielu. Jeżeli zwiększy się liczba osób zakażonych przychodzących na badanie do poradni, to oczywiście takie stałe godziny wprowadzę, zapowiada. Pacjenci niezakażeni w godzinach covidowych lekarze informują, że w czasie godzin covidowych pojawiają się w przychodni pacjenci, którzy nie są zakażeni koronawirusem. To nie powinno się zdarzać, podkreśla Zabielska-Cieciuch. Doktor Michał Sutkowski dodaje, każdy rygor powoduje bunt. Nie u wszystkich, część rozumie, że godziny covidowe muszą być wprowadzone, inni uważają, że jest to niepotrzebne. Chcą być przebadani tu i teraz. My im tłumaczymy, że muszą opuścić przychodnie, bo jest to dla nich zagrożenie, nie zawsze to rozumieją, wskazuje dr Tomasz Zieliński. Być może będziemy musieli wrócić do zamykania drzwi na klucz w czasie przyjmowania osób z koronawirusem, choć to jest źle odbierane społecznie, zapowiada. Pacjenci, pamiętajcie, że przychodnie organizują godziny przyjęć tylko dla pacjentów z COVID-19. Jeśli nie jesteście zakażeni, nie przychodźcie wtedy do poradni. I przede wszystkim, zawsze umawiajcie się na wizyty, podsumowuje lekarz. Autorka, Magdalena Raducha.